Eugeniusz Chrobak. Porywał się zawsze na te problemy, które w danym czasie uchodziły za najpoważniejsze i o których pisało się w światowych kronikach alpinistycznych. Uczestniczył w wielu najbardziej prestiżowych polskich wyprawach w góry wysokie. Cechą jego działalności alpinistycznej była ogromna wszechstronność i przebojowość. Był świetny zarówno w skale, jak i w lodzie, latem i zimą, w górach typu alpejskiego i w górach najwyższych. Był autorem kilkunastu filmów górskich. Swoje 50. urodziny chciał uczcić wejściem na Everest. Stanął na najwyższym szczycie świata, ale okazał się on jego ostatnią górą. W drodze powrotnej do bazy zmarł wskutek obrażeń odniesionych w lawinie na stokach Kumbudze.